Szanowny Panie Prezydencie, Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę, na Europę za 5, za 10 lat. Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, dwóch kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. Tysiąc lat wspólnej historii, tysiąc lat trwania razem w Polin, ziemi przyjaznej narodowi żydowskiemu. Polin, tu spocznij, tu jest przyjazne miejsce. Pozostaje kwestia naszych surowców. Dlaczego nasze zasoby naturalne nie są wspólnym dobrem wszystkich obywateli? Ich wydobycie i sprzedaż przyczyniłaby się do znacznego zwiększenia bogactwa całego narodu. Dlaczego rząd wydaje koncesje zagranicznym koncernom górniczym, takim jak kanadyjsko-amerykański gigant Miedź i Copper Corporation, na wydobycie polskich surowców wartych biliony złotych? Same tylko złoża tytanu, wanadu i wolframu na Suwalszczyźnie są szacowane na 8 bilionów złotych. Dlaczego od 30 lat nie wydobywamy tych surowców? I czemu tak naprawdę ma służyć przekop Mierzei Wiślanej? Amerykańskie wojska, witane w radosnych podskokach przez nasze rządy, rozlokowały się przypadkiem w miejscu, gdzie Polska posiada największe na świecie złoża tytanu i rud metali rzadkich. Kto ma być beneficjentem tych złóż, skoro rząd oddał te tereny pod jurysdykcję natowską, odbierając tym samym dostęp do tych surowców polskim koncernom? Czy rzeczywiście chodzi o to, aby do nowego portu w Elblągu amerykańskie tankowce przywoziły skroplony gaz, za który słono płacimy, a wywoziły stąd cenne metale? Jest to temat bardzo ważny, szczególnie dla wszystkich krajów, nie tylko dla Polski. Polska jest takim krajem, który jest bardzo sowicie wzbogacony o nie tylko zasoby odnawialne, ale również zasoby konwencjonalne. Mamy olbrzymie zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego. Ale sama energia zawarta w wodach geotermalnych odpowiada 34 miliardom ton paliwa umownego. To jakbyśmy mieli do dyspozycji tyle ton ropy naftowej. Jest kilka powodów, dlaczego my musimy i świat o tym pomyśleć. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 200 lat ludzkość zużyła ponad 50% zasobów odnawialnych, zasobów przyrodniczych. Czy to jest dużo? No, jeżeli przedstawimy wiek kuli ziemskiej, która sobie liczy 4 miliardy 600 milionów lat w skali roku, to w tym modelu jedna sekunda odpowiada 134 latom. No to profesorem Aleksandrowiczem. Czyli w ciągu następnej półtorej sekundy my możemy, jako świat, ludzkość świata, zużyć wszystkie zasoby przyrodnicze, w tym energetyczne. Oczywiście Polska jest chyba jedynym krajem, który ten problem nie grozi, bo mamy pod ostatkiem te zasoby. Ale dlaczego nie korzystać z tych zasobów wód geotermalnych i energetyki geotermicznej opartej na energii gorących skał? Są takie miejsca w Polsce, gdzie na głębokości 6 km mamy 350 stopni. Czyli układ, który też jest w Polsce opracowany, jestem jednym z autorów takiego układu, można zainstalować w takim źródle ciepła i otrzymywać parę przegrzaną. Oczywiście cała Polska, 3/4, może nawet 5/4, oprócz północnego wschodu, gdzie nie ma wód geotermalnych, ale za to tamten obszar jest bardzo bogaty w rudy tytanowe z pierwiastkami ziem rzadkich. I to jest kolejny atrybut, którymi możemy dysponować, bo te rudy
skończyły się ich eksploatacja na Uralu i tak samo w Szwecji czy w Norwegii. Dlaczego my jesteśmy krajem tak uprzywilejowanym? Proszę Państwa, jesteśmy jedynym krajem w świecie, który leży na takich czterech platformach. Prekambryjska Platforma Wschodnia, tu są Wareszczyny, Kaledonidy w środku i Alpidy. Taki układ jest gwarantem naszych olbrzymich bogactw. I nie jest prawdą, że Polska istnieje dzięki Unii Europejskiej. To Unia Europejska może istnieć dzięki Polsce. Jesteśmy krajem bardzo bogatym. Poza tym nasza historia sięga XVIII wieku przed Chrystusem, kiedy był pierwszy król Lech I Wielki. Stąd wzięły się powiedzenia potem Polach, czyli po Polachu, prawda, Polak. Ale myśmy się nazywali jeszcze do XVI wieku Lechistanem, Lechią, od imienia pierwszego króla. Proszę Państwa, historia nasza jest bardzo głęboka. No, przykro, że jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie w ciągu 28 lat ostatnio wszystkie rządy sprzedały naszą polską gospodarkę za 10% wartości. Jak ten rząd ma cokolwiek zrobić, jeżeli nie ma pieniędzy, jeżeli nie ma dotacji? Profesor Poznański z Uniwersytetu Seattle nazwał to obłędem. Pierwszy przypadek w świecie, kiedy rządy sprzedają własną gospodarkę. Tak. I do tej pory my tutaj tego. Oczywiście w tym partycypowały wszystkie te rządy po okrągłostołowe, po układzie Magdalence. Nie powinno tak być. Tak. To jest właśnie przykład naszego olbrzymiego bogactwa. Trzeba tych ludzi rozliczyć. Według głównego geologa kraju, a nie według pana Krzysztofa Tytko, według głównego geologa kraju, Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej per capita. My mamy całą tablicę Mendelejewa, która zalega w polskiej ziemi. Wynika to ze szczególnego położenia geologicznego. To jesteśmy w strefie dwóch płyt tektonicznych i tak się złożyło, że Matka Natura nas tak bogato obdarzyła naszymi bogactwami naturalnymi, które rządy w okresie transformacji przekazują obcym kapitałom. Nie ma w Polsce rządu, który służy polskiemu narodowi. Każdy rząd ślubuje wierność temu narodowi, a właściwie jest działa na szkodę kraju. Wie pan, przecież to wypowiedział nie Krzysztof Tytko, tylko pan Morawiecki. We are foreign own country. My jesteśmy kimś kupionym z zagranicy, tak? Szymon Peres, prezydent Izraela, kiedyś powiedział, że my to, co robimy, to wykupujemy Polskę i to, co Polacy powinni wiedzieć, to tylko to, co się stało w Jedwabnym, i Polak nie musi nic innego wiedzieć, tylko wystarczy mu, że Polacy rozprawili się z Żydami w Jedwabnym, oczywiście, co jest wielką nieprawdą. Szanowni Państwo, zatajone przed Polakami bogactwa naturalne Polski, mowa o bilionach złotych. Aktualnie nasza gospodarka w największym stopniu opiera się na wydobyciu węgla oraz usług. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna. Złoża metali w okolicach Suwałk, tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich, zasobność 1,5 miliarda ton. Wartość samego tytanu przekracza 1 bilion dolarów. No ja się nie dziwię, dlaczego wojska NATO i wojska amerykańskie są właśnie w okolicach Suwałk. Przywieźli tam spychacze, koparki i dodatkowo będzie przekop Mierzei Wiślanej, chyba dlatego, żeby bardzo szybką drogą mogli wywozić cenny tytan do siebie. Polska akurat jest takim krajem, która ma 90% zasobu tytanu na świecie, a na pozostałych kontynentach świata jest tylko 10% tego cennego kruszcu, który niewątpliwie jest potrzebny do nowoczesnych technologii, tak samo jak do technologii kosmicznej. Mamy gigantyczny majątek, który jest ukrywany
od dziesiątek lat przed Polakami. 4,5 miliona złotych na 45 milionów Polaków. Każdy z nas, jeden, czy mały, czy duży, czy kobieta, czy mężczyzna, czy mieszkający w Polsce, czy poza Polską, może otrzymać 1 milion euro. Tyle są warte nasze zasoby schowane w naszej słowiańskiej ziemi. Ta z kolei inwestycja ma za zadanie uniemożliwić dalsze szantażowanie Polski przez Federację Rosyjską. Rosja ma bowiem narzędzia faktyczne oraz prawne do tego, aby uniemożliwiać Polsce korzystanie z pełni naszych praw do naszego terytorium. Myślę, że niewiele na ten temat w ostatnich czasach słyszeliśmy, choć dyskutujemy na temat przekopu Mierzei Wiślanej. Te narzędzia to kontrola nad Cieśniną Pilawską, czyli jedyną drogą łączącą Morze Bałtyckie z Zalewem Wiślany, która znajduje się ta cieśnina na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także drugie narzędzie to umowa, narzędzie prawne, zawarta między Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem 1 września 2009 roku w Sopocie, tu widzimy. Tą umową podpisał się Donald Tusk, dziś partyjny przełożony Rafała Trzaskowskiego, bo jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Przekopanie Mierzei Wiślanej jest więc jasnym interesem Polski dotyczącym bezpieczeństwa, suwerenności, a także możliwości korzystania z własnego terytorium. Jeżeli teraz dojdzie do przekopu Mierzei Wiślanej, jeżeli te statki, które będą przepływały po nasze zasoby naturalne, będą wywożone z okolicy Elbląga, czy gdzieś tam dalej, dokąd tylko będą mogły te statki wpłynąć i to wywieźć, czy barkami, proszę Państwa, ta inwestycja nie służy, żebyście sobie jachtami tam wpływali, żebyście sobie na desce pływali. To też, że tak może w międzyczasie, jak statki, które będą wywoziły i będzie chwila wolna, to sobie przemkniecie może. Wy się zastanówcie, czemu służy taka inwestycja. To chodzi o zasoby, które są na Suwalszczyźnie. Bo przecież do tej pory, żeby skorzystać i dopłynąć do Elbląga, to musieliby na przykład amerykańskie korporacje, które się tym będą zajmowały, bo prawdopodobnie to one chodzi, musiałyby wystąpić o zgodę do Rosji. Nie dostaliby, prawda? Bo Rosja też kiedyś w jakimś stopniu blokowała nasze zasoby i nie korzystaliśmy z tego, ale oni nam tego nie wzięli. A teraz ci, żeby się pozbyć korzystania z terytorium rosyjskiego, przekopują na chwilę obecną to Mierzeję. I żałuję tylko, że Trybunał Europejski tą sprawą też się nie zajmie, nie stanie w obronie, jak gdyby obronie naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, naszego narodu. Przecież Europa tak głośno krzyczy w wielu rzeczach, dlaczego to te inwestycje. Oni tam niby próbują, ale wielkich krzywdy inwestorom tam nie robią. Proszę Państwa, żal patrzeć na to, że Wy nie rozumiecie, czemu służy ta inwestycja. Proszę Państwa, to jest typowo antypolska i bardzo ciężka inwestycja. Zapłacimy za to niesamowitą cenę. Tym, tą inwestycją wyjadą nasze bogactwa na otwarte morze i dalej. Rozstrzygasz, bez kontroli. Jeżeli jakikolwiek redaktor jest zainteresowany jeszcze, sprawa jest na kilkaset miliardów, potencjalnie kilkaset bilionów złotych. My też? Tak, tak, przepraszam. Aha, to przepraszam, nie wiedziałem. Panie pośle, minuta? Przepraszam. 30 sekund? Pogadamy o której możemy się umówić? Ja po głosowaniach jakoś. Będziemy mieli głosowanie, przerwę głosowania. Ale koniecznie przed tym głosowaniem. Koniecznie. Będę, teraz muszę nic zrobić. Panie poseł, mamy taki problem tutaj w tym Sejmie, że nikt z nami nawet jako z dziennikarzami nie chce rozmawiać. A komu dostarczyć informacje o tych zasobach tutaj, jeszcze przed głosowaniem? Przesłaliśmy, tylko nikt nam nie odpisał. Wszystkim wysłaliśmy. O co tu chodzi? Normalnie działamy się w ogóle w ten sposób, że nas wysyłają. Ale my jesteśmy po prostu Polakami, obywatelami, ale nikt nie odpisał, ani jeden. Ale już dostałem informację. A przekazaliśmy do klubu poselskiego, żeby do rąk własnych. Przed, to było w poniedziałek. Nie dostała pani nic? Ja mam własny problem taki, jak... Ja wiem, pani poseł, ja bardzo szanuję. To jest bardzo logiczne, to co pani mówiła. Ale społeczeństwu czemu nikt nie mówi? Dziennikarze też nie chcą o tym mówić. Dlaczego? Ale nie pan nie pyta.
No ale koalicja też nie chce mówić o tym. Czy macie świadomość, że ta nowelizacja dotyczy złóż mieci wartych może nawet 250 miliardów złotych? Czy macie świadomość, że ten projekt łamie zasadę, że prawo nie działa wstecz? Taka była opinia wasza. Czy macie świadomość, że on nie powstał w Sejmie, tylko w Departamencie Koncesji Ministerstwa Klimatu? Czy nie uważacie, że w związku z powyższymi faktami należałoby jednak sprawdzić, czy nie doszło tutaj do nielegalnego lobbingu, a może nawet korupcji? Firmy zagranicznej z Kanady, a nie stoicie po stronie KKR-u, w którym macie udział. Dziwne mnie. Dlaczego? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 11 lipca 2014 roku rząd PO-PSL uchwalił zmianę prawa geodezyjnego. To, co ta pani robi, to jest tylko gierka polityczna. Mowa trawa, to jest papka. Który wygaszał wszystkie wnioski koncesyjne 3 miesiące do tyłu od dnia wejścia w życie tej ustawy. Nie można w ogóle skończyć postępowań koncesyjnych, więc jest dokładnie odwrotnie, niż to, co państwo sądzą. No ta pani kłamała teraz, tak ta jest. Pani kłamała. No i teraz zobaczcie zbrodnia na narodzie polskim. Zmieniającą ustawę. Bo to jest zbrodnia. Karnie wszyscy pisowcy, 232 pisowców, 232 głosy. Hańba! Hańba! Tracą czas na 2 miliardy, kiedy tu chodzi o biliony. To jest hipokryzja, draństwo. Jeśli mówimy w tej chwili o bogactwach naturalnych, to w każdym kraju, czy to się chroni najbardziej, bo to są bogactwa obywateli tego kraju, tego narodu. Nie może być tak, żeby dawać koncesje firmom zagranicznym po to, żeby później mogli eksploatować i praktycznie państwo polskie nie ma żadnej kontroli nad wydobyciem tych bogactw. A naród mógłby żyć dzięki tym bogactwom po prostu w rozkoszy. Kochani, to jest tak istotne, to jest nasza przyszłość. To jest jak gdyby zero naszego zadłużenia. Nie mielibyśmy żadnych zadłużeń. Żadna ustawa 447, to jest nieporównywalne do niczego. I proszę zobaczyć, kilka minut tylko na to, tak jakby to było nieistotne, nieważne. To nie jest propolskie działanie. Dzisiaj, jeżeli jest to prawda, tak samo dotarła do nas wiadomość, że chyba 5G nie jest zabronione w Szwajcarii, tak? A u nas to jest, proszę Państwa, smażą nas, robią co chcą. I jeszcze mają zwolenników, którzy twierdzą, że faktycznie to nie jest szkodliwe. Thank you.